Dzień dobry, ja mam na imię Artur. Na co dzień pracuję w firmie Dreamcommerce, która jest producentem oprogramowania Shopper. I opowiem Państwu dzisiaj o fundamentach, które potrzebne są do tego, aby rozpocząć swoją przygodę w kontekście rozpoczęcia sprzedaży w internecie. Także jeżeli chodzi o sam wybór oprogramowania, ale fundamenty już później związane z produktami, płatnościami, dostawami, które musimy wybrać i stworzyć już w samej platformie. Shopper jest to oprogramowanie SaaSowe, tak zwane oprogramowanie SaaSowe, które jest rozliczane w formie abonamentu. W tym abonamencie, podobnie jak w abonamencie komórkowym, mamy w zasadzie wszystkie potrzebne elementy do tego, aby taki sklep internetowy posiadać i utworzyć. I te elementy pozwalają nam tak naprawdę skupić się na biznesie, a niekoniecznie na technologii. W tych elementach zawiera się wsparcie, które jest bardzo ważne, szczególnie na początkowej fazie tworzenia naszego projektu. I to wsparcie to jest wsparcie mailowe, wsparcie telefoniczne, które pozwala tak naprawdę zadać każde pytanie, które dotyczy naszego oprogramowania czy dodatku. Oprócz tego zapewniamy dostęp do samego oprogramowania, czyli do panelu, w którym możemy zarządzać w pełni sklepem internetowym oraz do aktualizacji, które miesięcznie, rocznie wprowadzamy dosyć często, jest ich około 12 w ciągu roku, które pozwalają na dodanie nam nowych funkcji czy poprawek, a także dostosować sklep do uwarunkowań prawnych obecnie panujących. I w ramach abonamentu także oferujemy możliwość wykorzystania naszego hostingu. W zasadzie to jest jedyna możliwość, na której oparty jest Shopper, i to my odpowiadamy w pełni, aby ten sklep działał, funkcjonował bez żadnych problemów. Oprócz tego przez lata zdołaliśmy także do samego sklepu dobudować do naszej technologii inne elementy, które potrzebne są do realizacji sklepu internetowego. Są to Shopper płatności, są to Shopper kampanie, które są generatorem ruchu na stronie, Shopper premium, który jest takim elementem, który pozwala nam dostosować sklep indywidualnie do naszych potrzeb, czy App Store, w którym zawiera się dzisiaj ponad 100 dodatków, które możemy na sklepie zainstalować. One dotyczą integracji dodatkowych funkcji na stronie, dzięki którym możemy nasz sklep dodatkowo dostosować do naszej branży. W naszej firmie stawiamy w kontekście i naszym wewnętrznym, jak i klientów, stawiamy przede wszystkim na edukację. To znaczy w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej na co dzień pracujemy, czyli w branży e-commerce, stawiamy na edukację od każdej strony tego biznesu czy tej branży, od tworzenia sklepu do elementów generowania ruchu, analizowania tych danych oraz innych elementów, które wpływają na sukces w internecie. I ku temu stworzyliśmy chociażby Shopper Uniwersytet, czy blogi, czy nasz rozbudowany helper, także dostępny w formie wideo, gdzie możemy w prosty sposób nauczyć się, w jaki sposób sklep zbudować, a później prowadzić tak, aby było skutecznie. Zaczniemy od fundamentów, tak jak powiedziałem. I pierwszym fundamentem, często dziwo pomijanym przez sprzedawców, to jest sam produkt. To znaczy, często skupiamy się na kwestiach wizualnych sklepu internetowego i zastanawiamy się, jak by tutaj zrobić, aby on był piękny, ale zapominamy o tym, że produkt to jest rzecz najważniejsza, bo bez produktu nawet sklep piękny nie pozwoli nam sprzedawać. Baza produktów, oprócz tego, że powinna istnieć, powinna zawierać podstawowe informacje o tym, czym jest ten produkt, jakie on ma cechy, jak on wygląda, do czego on w zasadzie służy. Dlatego, że osoby, które poszukują produktów w internecie, zadają konkretne pytania, czy to wyszukiwarce, czy już konkretnie wyszukiwarce sklepu, czy kategorii, którą widzi na stronie. Jeżeli nie mamy tych podstawowych danych, to tak naprawdę jakbyśmy wystawili w sklepie stacjonarnym produkty na półce, a nie mieli sprzedawcy środków, który nam trochę o tych produktach opowie. Produkty w sklepie internetowym można dodawać na co najmniej kilka sposobów. Jest to oczywiście panel sklepu, gdzie możemy ręcznie dodać każdy z produktów one by one. Możemy takie produkty także zaimportować, bo na przykład prowadzimy dzisiaj już jakąś działalność, mamy te dane produktowe w Excelu, więc możemy w sposób dosyć prosty w Shopperze zaimportować takie dane jednorazowo. I możemy także zintegrować z różnymi programami, przede wszystkim księgowo-magazynowymi, nasz sklep internetowy, bo jeżeli prowadzimy dzisiaj sklep stacjonarny, to prawdopodobnie posiadamy jakieś medium, które zawiera dane produktowe i możemy z nich zaimportować dane do samego systemu sklepowego. Sam system księgowo-magazynowy jest dosyć dobrym rozwiązaniem na start, jeżeli już oczywiście posiadamy taki system, do tego, aby także zespolić te dwa światy,
które dotyczą sprzedaży. Mówię tutaj o sprzedaży offline'owej i sprzedaży online'owej, bo oprócz tego, że jesteśmy w stanie zaimportować takie dane jednorazowo do systemu sklepowego, to także możemy je synchronizować. To znaczy, jeżeli coś sprzedaliśmy w sklepie stacjonarnym, to przy okazji możemy od razu synchronizować stan tego konkretnego produktu w sklepie, aby przypadkiem go już nie sprzedać, bo nie mamy go na stanie albo nie mamy go u producenta. Dzięki temu tak naprawdę zyskujemy możliwość automatyzacji, bo zamówienie z kolei ze sklepu internetowego wpadnie do systemu magazynowego i możemy z automatu wystawić dokument księgowy, ale przede wszystkim kontrolujemy stany magazynowe i produkty, które w jednym lub drugim świecie się znajdują. W Shoperze mamy masę gotowych integracji z takimi rozwiązaniami. W zasadzie jesteśmy w stanie zintegrować się z większością systemów, które są na rynku. I takie gotowe integracje to chociażby z popularnym systemem Subiekt, systemem WFMAG firmy Wapro czy Navireo. I oczywiście takie dodatki można znaleźć właśnie w naszym App Store, które możemy zainstalować i zintegrować jeden system z drugim, zautomatyzować cały ten proces. Ważne są również szczegóły produktów, to znaczy takie elementy, które pozwalają klientowi zapoznać się z elementami czy cechami takiego produktu, niezależnie od branży tak naprawdę, czy to jest telefon i posiada kilkanaście czy kilkaset funkcji, do odzieży, która posiada swój rozmiar i kolor. I te cechy są bardzo ważne, szczególnie kiedy posiadamy już większą bazę produktową, która przydatna jest do tworzenia, w systemie Shopper nazywa się to opcję przeglądania, ale chodzi zasadniczo o filtry na stronie, które pozwalają mi w prosty sposób jako klientowi takiego sklepu wyfiltrować treść pożądaną, albo raczej produkt pożądany, czyli na przykład konkretnie mój rozmiar koszulki w moim ulubionym kolorze, tak aby nie przeglądać setki produktów, ale te, które są dostępne w konkretnie tym rozmiarze, w konkretnie tym kolorze, których poszukuję. Druga rzecz to w niektórych branżach bardzo przydatne są tak zwane aranżacje, to znaczy jeżeli sprzedajemy produkt, na przykład zegar podany tutaj w przykładzie, to super jest pokazać także w jaki sposób aranżację tego, jak on może wyglądać na przykład w moim pokoju czy zasadniczo na ścianie, po to, aby człowiek, który poszukuje tych elementów do swojego domu, mógł sobie wyobrazić, jak on będzie się prezentował na jego ścianie. Drugim takim fundamentem, który no dziwo też jest pomijany dosyć często, nawet w dużych sklepach internetowych zdarza się, że mamy dosyć wąski wybór form dostawy, to właśnie formy dostawy. To znaczy każdy z nas ma swoje preferencje w stosunku co do pożądanej formy dostawy danego produktu. Dzisiaj w erze pandemii może kurier jest najwygodniejszą formą, bo siedzimy w domu, możemy oczywiście odebrać, ale już niekoniecznie jest najbezpieczniejszą, no bo musimy spotkać się prawdopodobnie z kurierem, chociażby na progu drzwi, więc dobrze byłoby na przykład odebrać taki produkt w paczkomacie. Te preferencje oczywiście są zmienne, ja mówię tutaj o obecnej sytuacji, ale jeżeli pracujemy, jesteśmy ciągle w biegu, to paczkomat może się okazać super opcją do odbioru, natomiast jeżeli tego paczkomatu nie będzie, pomimo moich preferencji w danym sklepie internetowym jako wybór, to prawdopodobnie odejdę od tego sklepu i przejdę po prostu na drugi, w którym kupię. Brnę oczywiście tutaj do tego, aby w momencie, kiedy klient już zdecydował się na zakup produktu, nie odrzucić go w jakiś sposób właśnie sposobem dostawy, czy kosztem też takiego sposobu dostawy, bo pół sukcesu to już zdecydować klienta na zakup produktu, no ale drugi to właśnie wprowadzenie różnorodnych form dostawy, bo kurier jest różny od paczkomatu, a paczkomat jest chociażby różny od formy dostawy do punktu, do Orlenu czy do Żabki, bo Żabka dla danego klienta może być zdecydowanie bliżej niż konkretny paczkomat. Pewna analogia jest także z formami płatności. Często widzieliśmy kilka lat temu takie karteczki, płatność tylko gotówką, szczególnie jak chciało się kupić bilet do MPK-u i w prosty sposób taki sprzedawca tych biletów odmawiał tak naprawdę sprzedaży tego biletu klientowi, który tej gotówki nie posiadał, bo posiadał kartę. W sklepach internetowych jest podobnie. Część sklepów, dosyć duża część sklepów posiada dzisiaj płatności pay by linkiem. Niekoniecznie skupiają się także na tym merchanci, aby wprowadzać różnorodne formy płatności, bo przelew natychmiastowy jest zupełnie inną formą płatności niż karta płatnicza, która notabene może być kartą płatniczą debetową lub kredytową, a kredytowa ma trochę inne cechy, bo pozwala kupić mi tak naprawdę na kredyt. No i co więcej, karta płatnicza także ma inne możliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo,
o którym też za chwilkę powiem. Oprócz tego jest nowa usługa, notabene w Shopperze nie tak dawno wprowadzona, która pozwala nam jednym klikiem zamówić towar, to jest Google Pay, który jest portfelem płatniczym kart, ale sam Google tutaj stworzył takie rozwiązanie, które pozwala nam z automatu wypełnić dane w sklepie internetowym i opłacić kartą właśnie z naszego portfelu kart płatniczych. Ważne jest to, aby po raz kolejny popatrzeć na różnorodność, bo to, że skusimy klienta produktem, nie oznacza, że on kupi. Ważne jest to, aby móc tutaj wybrać preferowany sposób płatniczy, jak i dostawy. No i kilka ciekawostek. Na platformie Shopper dzisiaj co trzeci kupujący płaci poprzez Blika, to jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o karty i szybkie przelewy, one wzbudzają zaufanie, to znaczy są elementem, które wzbudzają wśród klienta zaufanie, dlatego że szybkie przelewy, które odpalamy na sklepie internetowym, zawsze podlegają pewnej weryfikacji providera. W przypadku sklepów Shopper z usługą Shopper płatności to jest Blue Media, która sprawdza, czy ta firma istnieje, czy ten towar, który sprzedaje, jest legalny. Dzięki temu jesteśmy w pewien sposób zabezpieczeni. Karty kredytowe to tak naprawdę też trochę forma zakupów ratalnych. Dzięki temu możemy zakupić towar bez posiadania żywej gotówki. No i sam szybki przelew to też szybsza realizacja zamówienia, więc i dla sprzedawcy, i dla kupującego jest to dobry wybór. Sklep na platformie Shopper może być dostosowany w kontekście wizualnym do naszego biznesu. Można wybrać z ponad 40 szablonów do wyboru wygląd naszego sklepu, zainstalować i dostosować już tutaj graficznie do naszych potrzeb. Na platformie Shopper dzisiaj ponad 70% ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych, dlatego tak mocno stawiamy na to, aby każda skórka była w wersji responsywnej, czyli wersji, która pozwala zeskalować stronę, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu taką stronę klient potencjalny uruchamia czy otwiera. Jest to także element bardzo ważny dla Google'a, który takie strony odpowiednio też pokazuje wyżej już w wynikach wyszukiwania. Jak już mamy także fundamenty, to ważne też jest to, aby wzbudzić zaufanie, szczególnie jeżeli to jest nowy sklep. Elementami, które wzbudzają zaufanie, na pewno są opinie i takie opinie na sklepie możemy przedstawiać, czy to w formie opinii do produktu, czy w formie opinii do sklepu. Różnorakie platformy udostępniają takie widgety nawet na stronie, czy to Google opinie konsumenckie, czy cenę opinie, czy inne, i tak naprawdę one w jakiś sposób mówią klientowi potencjalnemu, czy ten produkt jest dobry, albo czy ten sklep jest godny zaufania. I są też inne elementy, takie jak chociażby emblematy właśnie płatności, dostawców, informacje o szybkiej wysyłce, czy dobrze wyeksponowane dane kontaktowe. Te dane kontaktowe, czyli numer telefonu, czy czat na stronie, który też można uruchomić, pozwalają na szybki kontakt, więc jeżeli taki klient napisze do nas na czacie, my szybko odpowiemy, to zdecydowanie zyskamy w jego oczach, a na pewno zbudujemy zaufanie. Takimi elementami dodatkowymi, budzącymi i zaufanie, ale też dbające o bezpieczeństwo samych danych w sklepie, to jest też certyfikat SSL, który jest dzisiaj tak naprawdę must have, jeżeli chodzi o sklep internetowy, dlatego że w przeglądarce Google'owej, czyli Chromie, brak SSL-a wskaże taki oto piękny obrazek, czyli połączenie nie jest prywatne, więc klient zasadniczo będzie dosyć mocno wystraszony tym, aby przejść dalej. Natomiast sama kwestia bezpieczeństwa danych, dzięki SSL-owi te dane, które przekazujemy w formularzach, są szyfrowane, więc zapewniamy tutaj bezpieczeństwo, że klient, który podaje te dane adresowe, czy dane prywatne, czy adres mailowy, są w odpowiedni sposób zabezpieczone. No i tutaj ważna też rzecz, informacja o zwrotach, często też przez sprzedawców pomijana, to znaczy ważne jest to, aby wskazać klientowi, tak, masz możliwość zwrotu. Oczywiście prawnie dla konsumenta jest to określone, czyli do 14 dni bez zobowiązań zwrócić towar mogę, ale nie każdy konsument po pierwsze o tym wie, a po drugie konsumenci już też mają, my jako konsumenci, bo oczywiście wszyscy kupujemy w sklepach internetowych, mamy czasami taką obawę, że w sklepie internetowym może wystąpić jakiś problem ze zwrotem.
No i ostatnia rzecz, oczywiście z tych, które są podstawowymi w otwieraniu biznesu internetowego, to także rejestracja i wybór domeny. Domena, czyli adres naszego sklepu internetowego, który wpisywany jest w przeglądarce, a także jest widoczny w wynikach wyszukiwania Google, który jest tak naprawdę naszą wizytówką i taką nazwą, powiedzmy, firmy, ale zasadniczo samej strony czy sklepu internetowego. Więc dobrze, aby taka domena była skojarzona w jakikolwiek sposób przez klienta z naszą branżą. To znaczy, jeżeli sprzedajemy w branży beauty, to można z samym tym słowem powiązać swoją nazwę sklepu internetowego, tak aby ona po prostu kojarzyła się z tym, co sprzedajemy. Polecam pomijać w nazwach sklepów internetowych, czyli tych domen, polskich znaków, pomimo że istnieje możliwość rejestracji domeny z polskim znakiem, to bardzo często klienci właśnie mylą, czy taka domena powinna być wpisana z tym polskim znakiem, czy też nie, i przechodzą na przykład na pustą stronę, albo raczej brak strony internetowej, albo na stronę konkurencji, która wykupiła domenę podobną. I to też polecam unikać właśnie domen podobnych, czy literówek, które powodują, że klient wejdzie właśnie na stronę konkurencji, no bo tym samym inwestujemy w marketing, czy w budowanie naszego brandu, a na końcu ten klient kupuje w zupełnie innym sklepie internetowym. No i też często pomijana kwestia, często lubimy sobie nazwać sklep internetowy po angielsku, czasami są to dosyć długie nazwy, natomiast krótka, łatwa w przekazie nazwa po polsku albo po angielsku, ale raczej krótka, żeby łatwo też można było po prostu powiedzieć swojemu znajomemu czy klientowi przez telefon, jaki jest adres sklepu. I tutaj znowu, aby uniknąć literówek, powinna ona być dosyć klarowna, oryginalna i łatwa w zapamiętaniu. W tym odcinku to wszystko. Opowiedzieliśmy sobie o fundamentach, które potrzebne są do tego, aby utworzyć sklep internetowy. Tymczasem bardzo dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i zapraszam do kolejnych odcinków webinaru.